Witajcie na pierwszej prowadzonej przeze mnie sesji Delta Green. Mam nadzieję, że okaże się ciekawa. Zanim przejdziemy do samej sesji, chciałabym, aby dwójka naszych bohaterów opowiedziała co nieco o sobie, żebyście mieli szansę troszkę lepiej ich poznać. Ja się nazywam Dexter Walker. Jestem młody, 25 lat, jestem pilotem śmigłowców. Jest to moja druga tura w Wietnamie. Koniec drugiej tury, początek trzeciej w sumie z chęci własnych. Wyglądam dość przeciętnie, można by powiedzieć, jeśli chodzi o twarz, chociaż jestem dość wysportowany. Zdecydowanie bardzo zręczny, ale też dość umięśniony i w dobrej ogólnej kondycji fizycznej. Można by powiedzieć, że nawet w lepszej niż niektórzy marynsi, którzy stacjonują w bazie. Luke, a ty? Luke Evans, 36 lat. Biorę udział w programie Phoenix. Mam typowo aryjską urodę, blondyn, niebieskie, mocne takie niebieskie oczy, wysportowany, umięśniony. Cały czas trzyma dietę, cały czas dba o siebie. I na razie to chyba tyle. Jesteście w Wietnamie obaj już od pewnego czasu. Jednak dla Delta Green zaczęliście pracować dopiero wtedy, kiedy spotkaliście Boga Rzeki. Czy moglibyście opowiedzieć o tym, co to było i co się wam wtedy przytrafiło? Ja bym wolał, Luke, żebyś to opowiedział. Ja wolę nie wracać do tamtych wspomnień zbyt często. Dla mnie to było cholera dziwne, bo byłem na nocnym zwiadzie razem z grupą ludzi. W lesie coś było, zaczęliśmy do tego cholerstwa strzelać. Byliśmy pewni, że to coś padło. Składaliśmy dwóch chłopaków, żeby sprawdzili teren. Słyszeliśmy krzyki. Okrzyki przerażenia. Wołanie pomocy, wołanie Boga. No i chłopacy już kurwa nie wrócili. Później nie mogliśmy znaleźć ich ciał. A później to coś się pojawiło między drzewami. Ciężko było to dostrzec, ale... Było takim... Ciężko to określić w słowach, które zwykli ludzie zrozumieją tak, żeby nie uznać nas za jakichś popierdoleńców. No było taką masą mięsa narzuconego na szkielet. Żywego mięsa. W sensie świeżego mięsa, tak jakby dopiero co to mięso zostało nałożone na ludzki szkielet, który się poruszał. To coś, czym więcej naszych zabijało, tym bardziej formowało się w istotę, można powiedzieć, bardziej przepakowaną tymi mięśniami. Pewnie to, co teraz mówię, wydaje się wszystkim popieprzone i będą dzwonić do naszych przełożonych i będą chcieli nas wrzucić do jakiegoś wariatkowa, jak wrócimy do Ameryki, ale Bóg mi świadkiem, widziałem to cholerstwo, strzelałem do tego skurwysyna i spierdalałem się tym skurwysynem. Myślę, że wasi oficjalni przełożeni może mieliby coś przeciwko snuciu przez was opowieści, które rzeczywiście brzmią jak bełkot szaleńca. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę waszych prawdziwych przełożonych, tych, którzy was tutaj wysłali, oni doskonale sobie zdają sprawę, z czym się zetknęliście i co wtedy zobaczyliście. Właśnie dlatego zostaliście wybrani. Właśnie dlatego poproszono was o przystąpienie do tajnej organizacji. Organizacji o nazwie Delta Green. Organizacji, której celem jest zwalczanie nienaturalnych zagrożeń, z którymi zwykli ludzie nie mają szans sobie poradzić. Wy obaj macie doświadczenie wojskowe. Obaj w starciu z tą istotą nie straciliście rozumu,
odwagi, zdolności kierowania własnymi czynami. Właśnie dlatego zostaliście wybrani. I teraz lecicie na swoją pierwszą wspólną misję. Jest wrzesień 1968 roku. Wojna w Wietnamie trwa już naprawdę długo, ale najgorsze jest to, że wydaje się nie mieć końca. Jeśli na jakimś obszarze udaje wam się zepchnąć Wietkong do defensywy, kiedy tylko stamtąd odejdziecie, kiedy tylko przejdziecie gdzieś indziej, znowu wasi wrogowie są na tym samym miejscu. Znowu podkładają miny, znowu osaczają wioski. Znowu robią dokładnie to, co jak mieliście nadzieję, zdołacie powstrzymać. Jednak czy to poczucie obowiązku, czy może chęć adrenaliny, czucia jak krąży wam w żyłach, jak świadomość śmierci sprawia, że jesteście coraz bliżej życia. Może to właśnie sprawiło, że zostaliście w Wietnamie na kolejną turę. Tym razem jednak wasi przełożeni z Delta Green stwierdzili, że potrzebują właśnie takich ludzi jak wy. Po tym, jak dostaliście informację, że należy się skontaktować z waszym oficerem prowadzącym oraz po tym, jak dostaliście także wskazówki, w którym miejscu i gdzie to spotkanie się odbędzie, wita was taki niski mężczyzna, który w zasadzie niczym się nie wyróżnia. Gdyby nie to, że już go widzieliście parę razy, na pewno nie bylibyście w stanie go pokazać w tłumie. Ktoś, kto chyba dużo starania wkłada w to, żeby jak najmniej zapisywać się w pamięci. Mężczyzna lustruje was wzrokiem. Walker, Evans, powiedzieliśmy wam, że wezwiemy was, kiedy zajdzie taka potrzeba. Bardzo mi przykro, ale wydaje się, że taka potrzeba właśnie zaszła. Słyszeliście kiedyś o mężczyźnie nazwiskiem Ellis? Ja to słyszę. Ellis był... Nie wiem, może... Przepraszam, w tej pracy człowiek zaczyna dostawać paranoję. Ellis jest agentem Delta Green. Problem w tym, że zaginął. Zaginął w trakcie wykonywania misji. Waszym zadaniem będzie go odnaleźć. Szczegóły? Musicie polecieć do wysuniętej bazy operacyjnej numer 4. To w pobliżu Gór Marmurowych. Bardzo dziki zakątek. Dżungla, niedostępne tereny, masa jakichś bagnisk, mokradeł. Ellis był tam z pewnym zadaniem. Być może odkryjecie, co to za zadanie. Jeśli tak, to mam nadzieję, że będziecie je kontynuować. Ale jeśli tego nie zrobicie, jeśli się okaże, że jego zniknięcie nie ma nic wspólnego z jego pracą, no to wolałbym nie ujawniać tych informacji. Wolałbym nie mówić wam, czym się Ellis zajmował. Także dlatego, żeby nie sprowadzić waszego śledztwa w nieodpowiednim kierunku. Jasna sprawa. Wiemy, jak to działa w strukturach naszej organizacji. Będziecie pracować jako grupa agentów wywiadu wojskowego. Wszyscy i tak pewnie w bazie będą podejrzewać, że pracujecie tak naprawdę dla CIA, no bo to taka standardowa przykrywka CIA, ale nie wolno wam ani tego potwierdzić, ani zaprzeczyć. Będziecie udzielać jak najmniej informacji o was samych. Kapitan bazy Elliot Byers został poinformowany o tym, że przybywacie. Dostał także instrukcję, żeby udzielić wam każdej możliwej pomocy. Jemu też zależy na jak najszybszym odnalezieniu Ellisa. I panowie, przypominam, że obowiązują wam standardowe rozkazy Delta Green. Macie pojechać na miejsce, uratować kogo się da, i poradzić sobie z sytuacją, niezależnie od tego,
na co się tam natkniecie. Luke kiwa głową, patrzy się na Dextera. Czy ten ma jakieś pytania? Jasne. Rozumiem, że standardowa cisza radiowa obowiązuje. No tak. Niestety nie mamy takich metod, które mogłyby nam zapewnić całkowite bezpieczeństwo połączeń. Dlatego będziemy kontaktować się tylko w sposób, który będzie odpowiadał waszej przykrywce, czyli poprzez standardowe kanały wywiadu wojskowego. Jasne. Czy jest coś jeszcze, o czym musimy wiedzieć? Ktoś z was ma dosyć wysoką human intelligence? Dziesięć. Bardzo proszę, 37 na 60. Od razu widzisz, że agent, który z wami rozmawia, jest zaniepokojony. Chociaż no, stara się ten niepokój ukryć. Kiedy zadacie jeszcze kilka pytań o bazę, o kapitana, o Elisa, o cały tamtejszy teren, powie w końcu, że nie ma pojęcia, z czym można się tam spotkać, co może tam na was czekać. Od pół roku dzieje się w okolicy jakieś gówno. Się tylko zaśmieję, że gówno tu się dzieje od paru ładnych lat. Możemy trafić tylko na większe gówno, na większe skupisko gówna. I że wiemy, że coś się tutaj odpierdziela i pewnie stresuje, Luke pewnie stresuje się tak samo jak ten agent, bo po tym spotkaniu z tym Bogiem Rzeki, czy jak go tam zwą, no on cały czas śpi z tym nastawieniem, że kolejnym razem jak wejdzie do dżungli, to może po raz kolejny spotkać tego skurwysyna. Więc on też jest równie przestraszony, kiedy wyrusza, pewnie co ten agent, z którym teraz rozmawia. Okej, więc dostajecie termin odlotu. Ponieważ w waszej grupie jest pilot, więc nikt nie będzie zatrudniał dodatkowego pilota wojskowego, tylko oczywiście skorzystają z usług Dextera. I przy okazji, ponieważ lecicie do bazy numer 4, dołożą wam jeszcze jakieś tam dwóch żołnierzy i może jakieś zaopatrzenie, takie najbardziej potrzebne. Podróż upływa wam dosyć spokojnie. Dexter jest oczywiście no, w tym momencie już naprawdę doświadczonym pilotem, który przypuszczam leciał nawet pod ostrzałem i w o wiele trudniejszych warunkach niż te, które są teraz. Tylko, że kiedy już znajdujecie się w pobliżu bazy, powiedzmy może 15 minut, może 20, dzieje się nagle coś dziwnego. Słyszycie pisk taki jak w radiu, które źle działa. Słychać pisk, potem cały przekaz znika i przez chwilę jest cisza. I w tej ciszy słychać melodię, kołysankę. Rzućcie sobie na moc. Sukces? Sukces. 0,4. Okej. Okay. Przez chwilę ogarnia was taka tęsknota za domem, taka nostalgia. A w sumie dosyć przyjemne uczucie, nawet pomimo tego tej dziwnej, nieprzyjemnej kakofonii, jaka dobiega z radia i ze sprzętów. Ale jeden z tych oficerów zaopatrzeniowych, który z wami jest, nagle tak pochyla się, kryje twarz w dłoniach i zaczyna szlochać. Myślę, że tylko Luke to widzi. Ja w tym momencie w kokpicie staram się jakoś to przestawić, bo dla mnie to jest bardzo dziwna sytuacja. Ja chcę mieć komunikaty z bazy, a nie jakieś dziwne melodie. Szczególnie dla mnie to jest dziwne, że nawet pewnie zniknęły jakieś zaburzenia związane z przekazami radiowymi, tylko to jest po prostu czysty dźwięk, jakbym stał tuż koło pianina, czy coś takiego. Więc ja się staram gdzieś tam klikać, gdzieś coś tam poprzestawiać tą falę radiową.
Dźwięk jest rzeczywiście czysty, ale masz wrażenie, jakby dobiegał z naprawdę daleka. I trwa naprawdę króciutko, chwilkę. Wystarczy, że przełączysz tam dwa przełączniki i już sytuacja wraca do normy i znów słyszysz bazę. Ja się klepię po uchu, tak? Dosyć mocno, jakby nie za bardzo wiedzą, o co chodzi. Patrzę się na tego typa, który zaczyna płakać i krzyczę do niego: człowieku, uspokój się! Ogarnij się już! I chcę wyciągnąć z plecaka jakąś mapę terenu. Na pewno dostaliśmy takie podstawowe rzeczy. I chcę mniej więcej określić, jak daleko od bazy jesteśmy i zaznaczyć punkcik na mapie, że mniej więcej w tym miejscu słyszeliśmy jakąś anomalię dźwiękową. Mamy zbierać informacje dla Delty Green, więc to zawsze może się przydać. Okej, okay, więc ten mężczyzna tak bierze kilka takich głębszych oddechów, ociera te oczy i mówi: ale tata wróci? A potem tak, wiesz, wzdryga się jakby, nie wiem, budził się ze snu, powiedzmy. Dotyka tutaj swoich policzków, widzi, że są mokre i mówi: przepraszam, co się stało? Wdycham tylko tak ciężko. Wydaj, człowieku, siadaj. Już wszystko dobrze. Nie mam zamiaru mu tłumaczyć takich rzeczy, bo nie jestem osobą odpowiednią do tego. Sam nie wiem, co się stało, więc no, wolę nie opowiadać niewtajemniczonym, że są jakieś dziwy w świecie. Oczywiście, pochyla się do niego ten drugi żołnierz, który razem z nim był. No, oni się znają, oni są z tej samej bazy, więc zaczynają cicho rozmawiać. I ten drugi mężczyzna pyta go też, co się stało, o co chodzi. Tamten tylko powtarza w kółko, że on nie ma zielonego pojęcia. Chyba zdarzyło mu się zasnąć i śnił, że znowu był dzieckiem. Jeszcze jesteście w stanie wywnioskować z ich rozmowy, że jego ojciec też był wojskowym, że właśnie no, miał wrócić, nie wrócił, czyli on jakby kontynuuje tą tradycję rodzinną. Ta rozmowa tak trwa przez chwilkę, no i kończy się, jak lądujecie w wysuniętej bazie operacyjnej numer 4. I ja bym teraz może poprosiła o test pilotowania. Czy ląduje z telemarkiem? Dokładnie. Czy z telemarkiem, czy bez telemarku. Okej, okay, czyli... Polska. Tak, to, ale to wiesz, to nie jest pod ostrzałem wroga, nic takiego. Po prostu zrywa się silny wiatr i może po prostu troszkę kołysze tym helikopterem. Czyli nie lądujesz tak gładko, jakby nóż wchodził w masełko, tak jak zawsze, tylko sam jesteś może na siebie trochę zły, że tak trochę, wiesz, porzucało was jednak po wnętrzu tej maszyny. Ktoś zostawił jakieś pudła na lądowisku i musiałem je ominąć tym ogonem. Coś mają tutaj burdel na tym, w tej bazie czwartej. Mają. To jest pierwsza rzecz, jaka wam się rzuca w oczy. Od razu po wyjściu z helikoptera, bo macie wrażenie, że no, jesteście wojskowymi, albo jesteście związani z wojskiem. Nie pierwszy raz jesteście w bazach różnego rodzaju. Ta baza tutaj wygląda jak w trakcie przeprowadzki. Są jakieś skrzynki, jakieś pojemniki z benzyną, jakieś takie drewniane skrzynie, gdzie pisze tam supplies, albo tam jakieś produkty medyczne. Macie wrażenie, że jak na bazę wojskową, to naprawdę jest tutaj koszmarny bałagan, jak mówiłeś, nieporządek, więc te rzeczy na lądowisku na pewno też tam były. Myślę, że wyskakuję z helikoptera, pomogę wynieść wszystkie nasze, cały nasz potrzebny ekwipunek, wszystkie rzeczy, które wzięliśmy ze sobą. No i będę się rozglądał za kimkolwiek, kto pokieruje mnie do kapitana. Poczekam oczywiście na Dextera, aż on tam odłoży słuchawki, zamelduje, że wylądował i tak dalej. I również wyjdzie. Tak, ja wygaszam wszystko w kokpicie. Jeszcze raz sprawdzam
to radio, czy gdzieś nie było coś podłożone, jakieś, nie było tam jakiegoś ustrojstwa dodatkowego, czy ktoś nas nie wkręca po prostu. Zakładam, że nic nie znajduję. I też wychodzę z kokpitu. Biorę swój sprzęt, który zwykle trzymam koło siebie w kokpicie w razie zestrzelenia. I idę do Luka. Więc jak wylądowałeś w bazie, to ci powiedziano, że żebyś czekał przy helikopterze, że zaraz podejdzie jeden z pułkowników i odbierze cię i zaprowadzi cię do kapitana Bayersa, który jest tutaj szefem. I jak sprawdzałeś sobie to radio, no przecież może nie jesteś ekspertem, jeśli chodzi o radio, ale znasz swój sprzęt, wiesz jak on działa, wiesz bardzo dobrze, bo to twoja maszyna. Wiesz od razu, że to nie masz pojęcia, co to było. Czasami słyszałeś o tym, że sygnały radiowe potrafią się gdzieś odbijać od chmur, od czegoś w tym rodzaju, może to było coś takiego, jakiś dziwaczny fenomen, którego nie jesteś sobie w stanie wytłumaczyć. Wołam Luka. Luke, nie odchodź za daleko. Przyjdą po nas. Jasne. I robię parę kroków w stronę Dextera, żeby odłączyć się od pozostałej dwójki. Jak już będę tak blisko, no dosyć blisko niego, szeptem zapytam się go, słyszałeś to w trakcie lotu? Tą dziwną melodię? Co, myślałem, że ktoś mi coś przy radiu coś podłożył, ale nie. Jeden z chłopaków się rozbeczał, jak ją usłyszał i zaczął gadać coś o swoim ojcu. Zaznaczyłem na mapie miejsce dokładne, gdzie ta anomalia występowała. Dobrze, byliśmy jakieś 20 km na południe od bazy, więc... strasznie dziwne, ale... Tak, z tego co widzę, mamy tu straszny burdel. Tak się nachylam bliżej. Myślę, że dobrym sposobem na dopytanie od razu przejście do jakby celu naszej tutaj wizyty zgodnie z naszą przykrywką może być to, żeby po prostu wiedzieć, jaki jest stan bazy. O co chodzi z tym zaopatrzeniem, czemu tak stoi luzem, czy mają jakichś zaginionych ludzi ostatnio, bo może jakieś raporty się nie zgadzają, jeśli chodzi o garnizon. Myślę, że to będzie dobre przejście do tematu, który nas interesuje. Jasne. Pewnie, że tak. Później zapytamy, poprosimy, żeby zaprowadzili nas do namiotu Elisa. Tam już zaczniemy śledztwo. Okej, więc rozmawiacie, czekacie przez chwilkę i naprawdę nie mija dużo czasu, kiedy pojawia się przed wami wysoki, bardzo szczupły mężczyzna, który jest wyraźnie już po 40, tak zaczął lekko siwieć na skroniach, przedstawia się jako porucznik Bill Castro i mówi, że jest zastępcą komendanta bazy i prosi, żebyście poszli razem z nim. I prowadzi was w stronę właśnie takiego, to nie jest namiot, to jest taki, no powiedzmy, domek. Widzicie jakieś tam baraki po drodze, widzicie rzeczywiście namioty, widzicie namiot medyczny, ale on ma taki domek z daleka od pozostałych struktur i tam są też takie trzy pomniejsze budyneczki. Czy to jest taki standardowy rozkład obozu amerykańskiego wojska? Przypuszczacie, że najbardziej, że jak najbardziej. Po prostu z dala, dalej od koszar, żeby nie słuchać było hałasów, żeby nie było słuchać w nocy jakichś tam zakłóceń. Obóz jest strzeżony, ogrodzony, są warty, które chodzą, więc nie ma potrzeby, żeby na przykład wszystkich ludzi gromadzić w jednym miejscu. Więc po prostu dowódcy mogą sobie, czy tam oficerowie mogą sobie pozwolić na pewne odosobnienie. I też jak rozumiem, te mniejsze domki obok to prawdopodobnie domki zastępcy. Jakiś tam zastępców, innych kapitanów. Ogólnie tak. Sztab dowodzący w domkach, tak? Mhm. Okej. Tak. Więc
daje się prowadzić panu Castro. Tak, ja też po drodze się bardzo rozglądam. Nie próbuję tego ukryć, że chcę po prostu ocenić też głębiej, jak wygląda ta baza, tak pod względem utrzymania, czy właśnie tak lądowisko wygląda na zaniedbane dość. Jak się rozglądasz tak dookoła, to masz wrażenie, że do niedawna wszystko było w jak największym porządku, bo na przykład, nie wiem, no budynki stoją dobrze, wszystko jest ładnie ogrodzone, czyli no to było dopilnowane jakby. Natomiast takie rzeczy, które zostały na przykład przywiezione ostatnio, one zamiast zostać odłożone, nie wiem, do magazynów, czy gdzieś, gdzie ich jest miejsce, to się wszystko tak trochę wala dookoła, jakby nie miał się tym kto zająć, jakby nie wiem, jakby to nie była w tej chwili najważniejsza rzecz dla mieszkańców tej bazy. No ale na przykład, jak mówiłam, masz patrole, które chodzą, żołnierze też no, zachowują się jak przystało na żołnierzy, czyli nie to, że tam w bazie zapanował totalny jakiś chaos, tylko po prostu jest trochę jakby zaniedbana, niedopilnowana. Jeszcze pytanie, czy myśmy się dowiedzieli, dlaczego pan Elliot Byers jest tymczasowym kapitanem? Wiemy, co się stało z poprzednim? Po prostu jest jeszcze nienadany i wiecie, jednostka jest nowa. Wiecie, że jest teraz wrzesień. W nocy z 22 na 23 sierpnia baza została zaatakowana przez przytłaczające siły Wietkongu. Praktycznie wszystkie siły, które pozostawały wewnątrz bazy, zostały zlikwidowane. Zauważycie po drodze, że na przykład tu jest o wiele więcej baraków, niż wydaje się być żołnierzy. Czy to oznacza, że Bayer ze swoimi ludźmi byli wtedy na akcji jakieś i wrócili i zobaczyli zgliszcza? Czy to jest jakby taka nowa jednostka, która po tym 23 dopiero przybyła? I to samo pytanie o Elisa. Czy on też został niedawno wysłany dopiero po tym ataku? Tak, Elis został wysłany jakiś miesiąc temu, a kapitana Bayersa, tego Castro, Jacobsena i całą resztę, którą poznacie, to też wiecie, że ci ludzie zostali przysłani po masakrze, jaka tutaj nastąpiła. Okej. To jest bardzo ważny element, bo możemy go użyć w trakcie naciskania na Bayersa. Oczywiście. Okej, więc rozglądajcie się po bazie, usiłujcie może troszkę pociągnąć za język Castro, ale on tak jakoś nie wydaje się chętny do rozmów i on prowadzi was do kapitana Bayersa, salutuje, mówi: zgodnie z rozkazem przyprowadziłem gości, i wychodzi, zostawia was sam na sam z kapitanem. Walker! Evans! Co wy tu robicie? Patrzę się na Dextera, zostawiając bynajmniej początek rozmowy jemu. Rzucam swoje rzeczy gdzieś tam po prostu w kąt, kładę w swój cały plecak. Czy my się z nim znamy, że... Nie. Tu kiwam tylko głową dodatkowo, kapitanie. No cóż, chcieliśmy sprawdzić, jak te sprawy się mają. Wiemy, że na tą bazę operacyjną został przypuszczony no miesiąc temu dość poważny atak, ale widzę, że zdążyliśmy chyba oboje zauważyć, że sprawy nie mają się najlepiej. Nawet miesiąc po ataku. Widzę, że zapasy macie porozstawiane po bazie, nawet na lądowisku. Brakuje wam ludzi? Ale Dexter, ja wiem, po co tu przyjechaliście. No, powiedziałeś... Znaczy, powiedział mi pan, panie Walker, powiedział mi pan, że szukacie
Toma Elisa. Przepraszam, kiedy to było? Kapitan tak patrzy na ciebie, potem sprawdza kalendarz, który stoi mu na biurku, potem patrzy na ciebie, sprawdza ten kalendarz i wydaje się taki zupełnie, wiesz, zdezorientowany. I on tak patrzy na ciebie i mówi, przepraszam, a kiedy panowie tu przyjechali? Dzisiaj, przed chwilą. Przylecieliśmy helikopterem. Która mężczyzna jest tak... data? Panie kapitanie. Którego on dzisiaj jest... mamy? Chcę mu zabrać ten kalendarz. Tak mu wyciągnąć z ręki, jak on jest taki zdezorientowany. Na tym kalendarzu jest ta data, która jest dzisiaj, czyli powiedzmy 15 września. Natomiast kiedy go zapytałaś, która jest data, to on ci powie, że no to jest 28 sierpnia. Potem tak jeszcze raz spojrzy na ten kalendarz, który ty trzymasz w ręku, upewni się i potem powie, a nie, przepraszam, coś mi się musiało pomylić. Przepraszam, chyba pomyliłem dni. Chcę tak stanąć z rękami za sobą, tak wiesz, w takiej pozycji spoczynku wojskowego. Ten kalendarz mieć za sobą po prostu. Mhm. Jak długo tu stacjonujesz? Ile to już tutaj... będzie? No, przyjechałem po ataku z sąsiedniej bazy. Ja w tym czasie chcę się przejść po całym tym pomieszczeniu, rozglądając się za jakimś niestandardowym wyposażeniem tego budynku. Znaczy tutaj nic nie ma, ale nie, na przykład czy jest jakieś stare jedzenie, na przykład gdzieś na stole, czy w kącie, czy może jakieś stare ciuchy leżą, za dużo płaszczy, czy coś w tym rodzaju. Będę tak chodził po prostu i w trakcie ich rozmowy sobie przeglądał i wtrącę się w odpowiednim momencie. Nie znajdujesz w zasadzie niczego, ani jakichś takich, nie wiem, zepsutego jedzenia, ani starych ubrań. Widać, że kapitan Byers dba o przynajmniej o to, co do niego należy, o to pomieszczenie. Masz tam mapę Wietnamu na ścianie, gdzie są poupinane szpileczki, gdzie były jakieś tam ataki, wszystko to jest takie, no wygląda dosyć profesjonalnie, jego biurko jest uporządkowane, masz dokumenty wchodzące, dokumenty wychodzące. Tylko tyle, że widzisz na jego parapecie radio. Okej, na razie sobie chodzę i rozmawiajcie. Co ci mówiłem podczas naszego spotkania? Bo już mi pamięć trochę szwankuje, można powiedzieć. Dużo się działo. Przepraszam, panie Walker. My się widzimy po raz pierwszy. Tak myślałem. Tak, to takie jakby zbadanie go, to będzie Human Intelligence, tak? Takie przyjrzenie się tak. Mu. Mhm. To jest właśnie druga rzecz, którą chcę robić, jak skończę przeglądać całe to pomieszczenie, to chcę przysłuchiwać się rozmowie i właśnie też go zbadać. Ale to właśnie w trakcie waszej rozmowy. Kapitanie Byers, czy wie pan, po co się tu zjawiliśmy? Oczywiście, zostałem poinformowany bodaj 3 dni temu, że będę miał 2 specjalistów z wywiadu wojskowego i miałem udzielić panom wszelkiej
daleko idącej pomocy w waszych poszukiwaniach, prawda? Stukam paznokciem w to radio, zwracając uwagę Dextera. Idę dalej i zagwizduję sobie tą melodię, którą usłyszeliśmy oboje w samolocie, w helikopterze. To może rzuć sobie na inteligencję, żeby zobaczyć, bo ona nie trwała zbyt długo. Czy ją po prostu zapamiętałeś? Dobrze, nawet jeżeli nie, to i tak będę coś tam sobie nucił, nie? 18 na 65. Czyli pamiętasz ją. Może nie całą, ale przynajmniej taki najbardziej charakterystyczny fragment. Więc jak zaczynasz ją nucić, to oczy Elisa tak się przez chwilę robią takie szkliste. Głowa, masz wrażenie, że sama mu idzie w twoim kierunku, jakby na sznurku, ale za chwilę się tak otrząsa z tego i z powrotem wraca do rozmowy z Dexterem. Szukamy członka naszego wywiadu. Jest to jedna z niewielu baz, gdzie można znaleźć jakieś nieścisłości czy zaginięcia, że tak powiem właśnie. No jest to dość niepokojące. Zwykle jak dostajemy raporty, że gdzieś kogoś brakuje, to po prostu umarli. Rzadko dostajemy raport, że ktoś zaginął. Panie Walker, proszę mi wierzyć, dla mnie to też jest wyjątkowo niekomfortowa sytuacja. Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jestem zaledwie tymczasowym komendantem tej bazy, jeśli mam ambicje pozostać nim na stałe, a muszę przyznać, że mam. Nie mogę pozwolić na to, żeby baza była postrzegana jako niestabilna, albo ja, żebym był postrzegany jako słaby dowódca. A po drugie, no, jeśli pan Ellis pracował dla wywiadu wojskowego, znowu te słowa wywiad wojskowy w taki charakterystyczny sposób powiedziane, to jeśli trafi w ręce Wietkongu, no to my wszyscy ucierpimy. I to bardzo. Ponieważ pan Ellis miał zapewne dostęp do informacji, o jakich ja nie mam nawet pojęcia. Nie wiemy, co się z nim stało. Wysłaliśmy oddział, kiedy stało się jasne, że nie ma go w bazie, a powinien tu być. Wysłaliśmy oddział. Ten oddział też nie wrócił. Rozumiem, że nie było żadnego kontaktu radiowego z nimi? Ostatnim razem odezywali się 8 godzin temu. Mówili, że widać ślady pojedynczego mężczyzny w wojskowych butach, czyli no, przypuszczali, że to był Ellis. Ślady, które prowadziły w stronę góry Tui. To jest jeden ze szczytów gór marmurowych. Będziemy potrzebowali dokładnej mapy pobliskiego terenu oraz zobaczyć pokój czy barak Elisa, gdzie nocował. A on zajmował jedną z tych chatek, które mamy tutaj w zakątku dla oficerów. Przed jego miejscem zamieszkania stoi dwóch strażników, bo stwierdziłem, że na pewno dobrze będzie, jeśli nikt nie będzie tam wchodził i nie będzie w stanie, no wie pan, zrobić żadnego zamieszania. Co do mapy, to proszę się zwrócić do sierżant Helen Moore. Ona się zajmuje zaopatrzeniem i jest w stanie panu takie rzeczy od razu załatwić. Dobrze. Czy jeszcze coś? Patrzę się na Luka. Coś jeszcze, Luke? Jedno pytanie, panie Byers. Ellis zaginął 12. Kiedy zaginął Ellis? Który to był dzień? To był 11, noc z 11 na 12. Okej. Sprawdzam tutaj, specjalnie zadałem to pytanie, bo sprawdzam, czy dalej ma rozdwojenie jaźni i myśli, że jest nadal sierpień, czy już wie, że jest wrzesień. Dobrze. Nie mam więcej pytań. Udamy się do pani Helen po mapę, a później sprawdzimy pokój pana Elisa. Gdybym mógł jeszcze w czym pomóc, proszę mnie poinformować. Czy mogę sobie rzucić na
ten Human Int, żeby go przebadać, że tak powiem. Spoko. Widocznie on nie ma nic ciekawego do powiedzenia swoją podstawą i zachowaniem, bo rzut nie wyszedł. To znaczy, wiesz, jak się otrząsnął z tego wszystkiego, no to się zachowuje jak oficer wojska, tak? Ambitny, widać, zdecydowany oficer wojskowy. Okej, tak jak powiedziałem, że nie mam więcej pytań. Wziąłem swoją torbę, swój cały ekwipunek i wyszedłem. Kiwnąłem mu jeszcze głową i wychodzę. Dziękujemy, panie Byers. Jak będziemy mieli więcej pytań, to się na pewno zwrócimy z nimi do pana. Miłego. Oczywiście. Wychodzę za Lukiem. Zatrzymuję się jeszcze w drzwiach. Się odwracam i... Gdzie znajdziemy panią Mur? W tej chwili powinna być na drugim końcu obozu. Tam jest jeden z baraków, który służy jako magazyn. Ona na pewno będzie. Proszę zapytać któregokolwiek żołnierzy, na pewno wskażą państwu drogę. Dziękuję bardzo. Wychodzę. Podchodzę do Luka. Mówię, że gdzieś w baraku jest i się udaje w tamtą stronę. Myślę, że też pewnie mijaliśmy baraki magazynowe przy lądowisku, to mniej więcej mogę się domyślać, gdzie się znajdują. No i po drodze mówię do Luka. Jeszcze go nie lubię w tej robocie. Że nie mówią nam, co już wiedzą ci, z którymi rozmawiamy. To wkurwia najbardziej. Zauważyłeś, jak zareagował na melodię? Trzeba usłyszeć to samo, co my. Podobnie w tym samym czasie, tak by na mnie nie zakładam, chyba że ta anomalia działa na jakimś określonym terenie od jakiegoś czasu. Dziwne, że nie pamiętał tej daty. Było bardzo dziwne, szczególnie dziwne było to, że już mnie znał. Jakby mówiłeś, że tamten w helikopterze się poryczał, tak? Wspominał coś o ojcu i o dzieciństwie. Czyli jakby ta melodia przysporzyła mu wspomnień z przeszłości, a temu co? Z przyszłości? Skąd nas znał? Jakby, wiadomo, mógł, spodziewał się nas, tak, nawet przed tą melodią, ale przywitał nas jak starych przyjaciół. Co bardziej zastanawiające, cały czas myślał, że jest 28 sierpień, czyli nasze spotkanie w jego głowie odbyło się przed tą datą, przed 28 sierpnia. Wszystko jest popieprzone. Musimy sprawdzić tą Mur, czy ona też nie słyszała czasem jakiejś dziwnej melodii. Ogólnie pogadać z chłopakami. I wypierdolić mu radio z tego. To myślę, akurat że... będzie trudne. Wyrwę jeden kabelek, może się nie zorientuję przy następnej wizycie. Co jeszcze jest dziwne, chociaż w sumie niekoniecznie. Trwało to dość długo u niego. Jakby u nas bardzo krótko, chociaż myślałem, że mi radio szwankuje, więc zacząłem je przestawiać. Myślę, że on mógł słyszeć tą melodię o wiele dłużej i dlatego... To jest bardziej podatny. Widziałeś, jak chłopakom odpieprzyło, jak zobaczyli to chodzące coś po wodzie. Kilku z nich zwariowało na miejscu. Ja to na szczęście się tylko poszczałem i miałem na tyle... Jeszcze we łbie, żeby zacząć strzelać, a potem spierdalać, ale część z nas, z naszych przecież było trzeba brać na plecy i spierdalać z nimi, bo ze strachu się niektórzy pomdleli, niektórzy nie wiedzieli co zrobić, puścili broń i patrzyli się na to gówno, może po prostu jest bardziej podatny na te dźwięki. Słyszysz, że jak zacząłeś opowiadać o tych wydarzeniach, to zacząłem głośniej oddychać, jakby zacząłem brać głębsze wdechy. Tak, dobra, chodźmy ją znaleźć.
Myślę, że widząc tam jakiegoś żołnierza, po prostu zapytamy, nie, o tą Helen Moore. Gdzie możemy ją dokładnie znaleźć? Żołnierz wam wskazuje właśnie ręką w stronę z jednego z baraków, które się znajdują w pobliżu lotniska. Znaczy lądowiska, bo tu lądniskiem nie sposób tego nazwać. I idziecie tam i... trwa krzątanina, czyli jednak ktoś tu tutaj coś stara się zrobić, coś stara się poustawiać, ale jak przyglądacie się tym działaniom trochę dłużej, to macie wrażenie, że ci żołnierze tutaj jakby w pewnym momencie zapominali, co mają zrobić. Przez chwilę stoją, rozglądają się tak jakby niepewnie, potem znowu biorą jakieś pakunki, przenoszą w jakieś miejsce, ale nie jesteście pewni, czy to to miejsce, w które powinni je zabrać. A w końcu ze środka wychodzi takim ciężkim krokiem kobieta po 40, obcięta też w bardzo wojskowy sposób, bardzo, bardzo krótko, mocno przytuszy. Przypuszczacie, znaczy zastanawiacie się, jakim cudem zdążyła szkolenie przejść, ale może po prostu roztyła się później, która wrzeszczy na tych żołnierzy, którzy tam się z tymi pakunkami cały czas szarpią i mówi: no kretynino, mówiłam, że tam macie to przenieść. Tam, pod tamtą ścianę. Razem z resztą zapasów medycznych. Lekarz to potem weźmie. No gdzie leziesz, łamago? I tak cały czas. Skoro zauważyliśmy to, co nam przed chwilą opisałaś, patrzę się tak na doktora i mówię: ona wydaje się wiedzieć, co tu się dzieje. Zresztą jest mocno rozkojarzona i odpieprza dziwne rzeczy, łącznie z naszym kapitanem. Ale ona się tutaj wydaje osobą, na które to coś, co tu się odpieprza, nie działa. Tak. Myślę, że warto będzie ją dopytać o to, jak dawno ludzie są debilami. Podchodzę i tak już będąc, powiedzmy, 5-10 metrów, mówię: Helen Moore? Takim pytającym głosem. A kto chce wiedzieć? Dexter Walker i Luke Evans. Jesteśmy od kapitana Byersa. I czego on tam znowu chce? Przede wszystkim mapy okolic oraz zaznaczenie na tej mapie dokładnie, gdzie wyruszyła grupa poszukiwawcza, od której nie macie żadnej informacji od 8 godzin. Chcemy odtworzyć przebieg ich trasy. To z tym Indiańcem, tak? Dokładnie. Zawsze mówiłam, że czerwonoskórzy to są szczwane lisy, co tylko chcą naszych na manowce wyprowadzić. Kurwysyny, ale przydatne. A tam przydatne. On się bardziej popisywał, jak to tropić nie potrafi, jak to specjalista z niego wyszedł w dżunglę i co? I zabłądził. Założymy się? Wróci za dzień albo za dwa i będzie opowiadał jakieś bajki. Żeby tylko dało z ludźmi przyszedł. Oby. Chwila, dam panu tą mapę. Ona się tak, wiesz, odwraca i tam sięga do jednej z półek. Tam są różne rzeczy związane z papierem, mapy też. Nachyla się, bierze kredkę i mówi: dobra, tu my jesteśmy, tam jest wioska, w drugą stronę są góry, a tutaj... Tak, oni byli tutaj. Oni byli tutaj 8 godzin temu, a teraz proszę nam zaznaczyć, za każdym razem jak dawali wam znać, musieli podać swoje położenie dokładne, więc bardzo proszę o zaznaczenie. Ona tak ciężko wzdycha, widać, że to nie jest osoba, która lubi swoją pracę, to nawet nie jest osoba chyba, która toleruje swoją pracę. Kobieta ma mrocze pod nosem 35 dni i zaznacza wam tam 3 pozycje, które wskazują na trasę od bazy właśnie w stronę góry Tai. Świetnie, bardzo dziękujemy. Co się z tymi żołnierzami dzieje? Co oni tacy? Śniadania nie jedli?
Ona tak patrzy na ciebie podejrzliwie i mówi: malaria. Nie widział pan objawów? No, jakby mieli malarię, to by w łóżkach leżeli, pewnie. A to ma chyba kilka faz. Na razie są jeszcze w fazie, że się ruszają. Jak dawno są tacy klepnięci umysłowo? Od kiedy tu przyszłam, wszyscy tacy byli. Lekarz mówi, że to malaria. A przyszłaś kiedy, Helen? 2 tygodnie temu. Potrzebowali kogoś od zaopatrzenia. No dobra. Wskażesz nam... W sumie nie, bo prawdopodobnie jakiś namiot ma na sobie krzyż sygnalizujący, że to szpital polowy. Jak przechodziliśmy. Tak. Czyli nie będę jej pytał, żeby nam wskazała drogę. No nic, Helen, no. Dostałaś bandy idiotów i teraz musisz się z nimi męczyć. Mam nadzieję, że sobie tutaj jakoś poradzisz. A za 35 dni, jak wrócisz do naszego pięknego kraju, to jak będziesz całować ziemię na przywitanie, to ucałuj też raz za mnie. Jeśli możesz. Mi to zostało jeszcze co najmniej 3 miesiące. Pocałuję jej to nawet z języczkiem, cholera. Słuchaj, to jak oni są pieprznięci, ty jesteś normalna, my jesteśmy normalni, to może jak dadzą nam tą ciapę, którą nazywają obiadem, to usiądziemy przy jednym stole i pogadamy, co? Rzuć perswazję. Ona ma absolutnie dosyć żołnierzy, ludzi w mundurach, wszystkich, którzy jej się z wojskiem kojarzą. 88. Coś się dzieje. Masz fumble, czyli jest krytyczna porażka, czyli facetka ci po prostu siarczy z tego policzka sprzedaje. Mówi: odpierdol się, podrywaczu. Se weź szukaj, kurwa, jakieś dziwki. A nie się będziesz do kobiety normalnej dobierał. Dostałem, uśmiechnąłem się. Wybuchnąłem jej po prostu przez twarz. No śmiechem po prostu wybuchnąłem, jak dostałem pysk. I to lubię w babkach, to lubię w babkach. Jak baba ma jaja i potrafi przypierdolić, jak jej się coś nie podoba. Prawdopodobnie źle mnie zrozumiałaś, Helen. Chciałem tylko pogadać jak normalni ludzie. Sorry. Już się nie wpierdalam. Robię 2 kroki do tyłu. Nie chcę zarobić z pięści. Ja się drapię po głowie z tego co wszystkiego i tak... Dobrze, dziękujemy. Poradzimy już sobie. Miłego powrotu do ojczyzny. Za ten miesiąc z hakiem. Kiwam głową jeszcze i się odwracam. Ja jak wychodzę, to jeszcze tak mówię głośno, żeby ona słyszała języczkiem. Patrzy za tobą, nie wiem, urażona po prostu, bo... Nie wiem, zaczyna w tym momencie chyba myśleć, że złożyłeś jej nieprzyzwoitą ofertę, a chociaż w Wietnamie składanie kobietom nieprzyzwoitych ofert jest w normie, to jednak składa się je raczej Wietnamkom niż Amerykankom. Ja tak wyszedłem, spojrzałem w niebo, spojrzałem się na tego stara, uśmiechnąłem się, tak mówię, to lubię w babkach. A takie mnie kurwa pociągają. Masz dziwny gust. Pewnie ma dość już tego miejsca. Dobra, kurwa. Co napierdoliło tej malarii? Nie wiem, mnie bardziej zastanawia coś innego. Mówi tu, że jest od jakichś 2 tygodni tutaj. Dzisiaj mamy 15 tygodni. Pierwszego. No właśnie, a datę, którą podał nam ten cały kapitan Byers, koniec miesiąca, 28-29. Czyli mniej więcej styka się z momentem, kiedy ona tutaj przyjechała. W sensie mówisz wtedy, kiedy... Jak Byers, jak weszliśmy do Byersa, to podał nam datę 28 sierpień. Jak dopytałeś się, który dzisiaj jest. A ona jest tutaj mniej więcej od 2 tygodni. Już nie zapytaliśmy, ile dokładnie. No 2 tygodnie to mogą być też 15 dni albo 16, tak? Ale mniej więcej pokrywa się to z momentem, kiedy Byers, no z tą datą, którą podał Byers,
Wiem, że to cienka nitka, ale warta zapisania. To lekarz. Mam nadzieję, że nie jest kobietą, bo drugiego policzka nie będę nadstawiał. Te, no na pewno nie proponuję obiadu wspólnego, chociaż nie wiem, czego ona się kurwa spodziewała po wspólnym obiedzie na kantynie. Nie. Chodźmy. Kobiety. I idziemy. Do lekarza. Więc kiedy podchodzicie do namiotu, słyszycie jakieś jęki. Podchodzicie bliżej i widzicie mężczyznę, który nachyla się nad kobietą, która rodzi. Problem w tym, że wydaje wam się, że ta kobieta jest o wiele za stara na to, żeby rodzić dziecko. Ona może mieć 80, 90 lat. Jest cała pomarszczona. Skóra się z niej zwiesza w takich workach. Wygląda jak kolekcja zmarszczek. Mężczyzna nachyla się nad jej szeroko otwartymi nogami, a z pomiędzy tych nóg wyłania się coś pokrytego błoną. No i to jest ten moment, kiedy ja tak się obracam, zagarniam Dextera i mówię, lekarz jest w pracy, wpadniemy tu później. I chcę wyjść. Czekaj, kurwa. Co to kurwa było? Ja się odwracam tam, bo... Co kurwa za błoniasty gówno? To nie wyglądałem jak dziecko. Co jest kurwa? I chcę tam zajrzeć tak... Tak wystawiając tylko głowę za poły pewnie, jak jest rozsunięta. Mhm. Komentuję. To ja mam dziwny gust, tak? Kurwa, robię swoją robotę. Cicho. Tym zaglądam. Nie ma nigdzie kobiety. Natomiast jest ktoś na tym posłaniu. Z tym, że to nie jest dziecko. To jest dorosły facet, który ma takie na głowie jakby... kawałki, wiesz, no tej błony poporodowej. Tak ci się wydaje, że to mogło być coś takiego. Przyglądam się, wpatruję się po prostu w to. Nie chcę tego stracić z oczu. I tylko mówię... Luke? Tak macham do niego. Luke, tam? Zaglądam. No co? Co się robi oczy, widzą to co się mówi, a gdzie jest ta stara? I odruchowo, bo to jest coś nienormalnego, co tu nie powinno mieć miejsca. Mm-hmm. Widać krew na ziemi, wiesz, tak, taką płodową. Jest coś czerwonego na ziemi, ale to a wygląda bardzo, takie bardzo utlenione. Wasz lekarz jest po drugiej stronie namiotu, jakby sprawdza coś tam w szafkach swoich. A on przed chwilą był przy tej kobiecie. Tak. To nie było. No to wyciągam tak broń i tak przy nodze ją trzymam. I się tak rozglądam i... Tak? Dzień dobry. Panowie są tu chyba nowi, prawda? Pana pacjent? Pokazuję na tego typa. Tego dziwnego, który jest na tym posłaniu. Tak, tak, cierpi na oparzenia. Wiem, że to troszkę niepokojąco wygląda, ale to nowy rodzaj okładu. Szczerze mówiąc, to jest coś, co stosują miejscowi, ale wydaje się, że mu pomaga, więc nie mamy jeszcze tutaj... Szczerze mówiąc, nie mamy tu nawet prawdziwego lekarza. Staram się robić, co jest w mojej mocy. Przepraszam, co znaczy, że cierpi na oparzenia? W sensie... Ktoś go podpalił? Co się stało? To był wypadek przy... No, w trakcie patrolu. Wiem, że
podszedł za blisko do granatu, odrzuciło go. No proszę spojrzeć na jego twarz. Widzi pan? No i teraz rzeczywiście, jak się przyglądasz temu mężczyźnie, to on ma tutaj na twarzy i na lewej piersi takie, wiesz, poparzone miejsca, na których... I teraz widzisz, że to nie są jakieś błony płodowe, jak ci się wydawało. To jest jakaś maść taka jasna, srebrzysta, którą ma posmarowaną twarz i właśnie lewą pierś. Okej. Rozglądam się po reszcie łóżek. Czy są puste? Są puste. Ale zanim to się stanie, bo to już jest na pewno dziwna rzecz. Wiesz, co widziałeś? Najpierw to była kobieta, potem było dziecko, które się okazało wcale nie być dzieckiem. Stało się coś nienaturalnego. Rzuć sobie na poczytalność. Sukces. Więc musiało ci się wydawać, to na pewno... Wiesz, zmęczenie lotem, może ten upał tutaj, może wilgoć dżungli, to na pewno było tylko jakieś złudzenie. Czy, panie doktorze, czy w bazie są jakieś przypadki malarii? No, myślę, że to malaria albo może jakieś pasożyty. Wie pan, ja nie jestem specjalistą, ale no coś musi być. Jakaś musi być przyczyna tego zachowania. Wydaje mi się, że to najpewniej coś w wodzie. Albo podobno niektóre etapy malarii tak właśnie wyglądają. To, że się żołnierze dziwnie zachowują, tak? No, ale wie pan, jak im powiedzieć, że żeby coś zrobili, to robią. Tylko, że jak są zostawieni samym sobie, to czasem im tak... No nie wiem, daje im chininy... Tym, którzy się najgorzej zachowują, nie mam pojęcia. I teraz rzuć sobie może na Human Intelligence. Porażka. Okej, więc no, pan ci mówi, że według jego najlepszej wiedzy to na pewno malaria. Czy odbierał pan tutaj poród jakieś 2 tygodnie temu? Starszej kobiety, prawdopodobnie zgwałconej przez naszych. Kto by tu gwałcił starsze kobiety? Widział pan te panie za bramą? Te, które czekają przed bazą? Widziałem. No, wystarczy wyjść, zapłacić im parę groszy i się człowiek może zabawić. Kto by tu gwałcił jeszcze jakąś... Zresztą starą... Wie pan, że kobiety w pewnym wieku już nie mogą zajść w ciążę. Tyle was chyba uczą? Tak, tyle nas chyba uczą. Ja się pytam, właśnie pytam pod tym względem, że chciałbym po prostu wiedzieć, czy te daty na siebie się nakładają. Dzisiaj 15 i tamten 28. Bo może jest jakaś anomalia taka czasowa czy coś, nie? W ten sposób zaczynam kombinować. Facet ci odpowiada, że on odbiera porody tutaj no co jakiś czas. Wietnamki przychodzą, bo jednak się zdążyły przekonać, że... Mniejsza jest śmiertelność, jeśli się to robi w szpitalu, więc on ma zgodę dowódcy bazy, bo no, jest tu tylu żołnierzy, że nie jest im przez cały czas potrzebny, więc ma zgodę dowódcy bazy, że jak ktoś tu przyjdzie, oczywiście jest przeszukiwany i tak dalej, żeby no, nie było takich sytuacji, że Wietkong przysłał tu kogoś, kto by miał przy sobie jakieś ładunki wybuchowe czy coś, ale kobiety, które przychodzą... mieszkają w okolicy. Jak oni tam rozmawiają, to ja się rozglądam za radiem tutaj. Nie ma radia. Dobrze rozumiem, panie doktorze, jest pan tutaj przybył pan po 23 sierpnia. No tak, razem z kapitanem Bayersem, porucznikiem Castro i porucznikiem Jacobsenem. Wysłali nas tutaj, wie pan, po tym, co się stało. Którego to dokładnie było? Przyjechaliśmy tutaj 25 sierpnia. Dobrze. A tutaj wasza kwatermistrzyni
Od jak dawno tutaj jest? Ona przyjechała tak 2 tygodnie po nas. Miał z nami być pan Brown, ale on został postrzelony. Więc no, nie mógł jechać z nami. Potem no, trafił do szpitala i wiadomo, na rekonwalescencję i potem przysłano ją w zastępstwie. Do tej konkretnej pani nie pamięta? Podaj chwila. My byliśmy 25. Tydzień to mogło być jakiegoś 6, 7? Czyli jakiś tydzień temu. Dobrze. No, to nieźle podobno deleguje tymi żołnierzami. Ta podobno nie chciała tu w ogóle przyjeżdżać. Dobrze jej było w swoim starym miejscu. Cały czas powtarza liczbę dni. 36, 35, 34. Odlicza to sobie codziennie, wbija nam do głowy, że zaraz będzie w domu. I odmawia wykonania czegokolwiek, co mogłoby jej zagrozić. No oczywiście nie wtedy, jak zrobi to ktoś starszy rangą, ale nawet jak ktoś ją poprosi od naszych. Wie pan, no to tak różnie bywa. Czasem ma się takie specjalne prośby. To jasne, i tak jest taka nieużyta załza. Widzę, że pan tu radia nie słucha. A wie pan co? Jakoś nie przepadam za tą muzyką, którą nadają. Mam swoje płyty. Nie lubi pan porannego programu Dzień Dobry Wietnam? Wie pan co? Ja lubię muzykę klasyczną. Oni tutaj tylko tego rock'n'rolla puszczają. Jak mam ochotę posłuchać muzyki, sobie zapuszczam płytę. No dobrze. No to dziękujemy raczej. Wszystko będzie. Do zobaczenia. Nie chcą panowie chininy? Tak na wszelki wypadek? Ja podziękuję. No ja chyba też. Nie zabawimy tu długo. No ale proszę pamiętać, że malaria to prawdziwe zagrożenie. Oczywiście, ale... Będziemy mieli na uwadze. Tak. Dziękujemy. Kiwam. Wychodzę. Pytanie jedno, mistrzu gry. Czy Elis dawał znać, co powie naszej jednostki przed zaginięciem? Czy informacja o zaginięciu wyszła od Bayersa? Informacja o zaginięciu, to znaczy tak, zgłosił Bayers. Dobra, a czy myśmy dostali informację, kiedy ostatni raz Elis się kontaktował osobiście? Możecie przypuszczać, że standardowo, zgodnie z zasadami Delta Green, nie ma niepotrzebnie kontaktu, bo każdy kontakt to jest jakieś tam narażenie się na coś. Kontaktujecie się, kiedy jest taka potrzeba, nie? Nie tak, że składacie meldunki. I Elis przyjechał tutaj razem z Bayersem, tak? W sumie tak. To znaczy nie to, że wspólnie, ale no, praktycznie w tym samym czasie. Dobra. Coś tu się odpierdala mocno. Ja wiem, że wyjdę na totalnego psychola. Ale w mojej głowie zaczynają działać popierdolone trybiki. 25 zostali tutaj wysłani nowi ludzie. Trafił tutaj Bayers i Elis. Nasi nie mieli kontaktu z Elisem od 3 dni. Kiedy przyjechaliśmy tutaj, Bayers pierwsze co powiedział, że jest 28 sierpień, czyli 3 dni po jego powrocie, po jego przyjeździe tutaj. No. Może Elis zniknął 25, zaraz po przyjeździe. A oni to wszyscy myślą, że jest 28. I dopiero dali nam znać teraz, po miesiącu.
Szukamy zaginiętego od 3 dni, tylko od prawie miesiąca. Ciekawa teoria, no. Chciałbyś to sprawdzić. Tylko kurwa, jak? Dość łatwo, myślę. Widać, że lekarz ma głowę na karku. Nie słucha radia. Tak, ale na pewno na jakiejś odprawie był też na obiady, śniadania, kolacje, jedzą razem, tak, w kantynie. Prawdopodobnie był kilkukrotnie u kapitana na prywatnej rozmowie, to tam też mógł to raz usłyszeć. Nie wiemy też na razie, jak to działa. Być może raz wystarczy, żeby ci popieprzyć w głowie. Zresztą myśmy to raz usłyszeli i z nami też się coś dzieje, Dexter. Nie powiesz mi, że ty nie widziałeś tego, co ja widziałem. To ty mi zwróciłeś na to uwagę. A no tak. Słyszeliśmy ten dźwięk jakieś niecałe dwie godziny temu, czy tam 3 godziny temu, a w tym momencie widzieliśmy stulatkę rodzącą małe dziecko. Tak, ale daty jeszcze nam się nie popieprzyły. Jeszcze. A, kurwa, dobra. Jak następnym razem Byers zwróci się do nas po nazwisku i będzie taki miły, spróbuj zagrać w jego grę, jako że spróbujmy udawać, że jesteśmy tutaj już od paru ładnych dni i jesteśmy z nim na stopie koleżeńskiej i spróbujmy wyciągnąć od niego jak najwięcej przydatnych informacji. To gdzie, wiem, kiedy, tak, z kim. Tak chciałem zrobić już za pierwszym razem, tylko się z tego wytrącił. Tak, i spytać go wtedy o daty, wtedy, kiedy zaginął ten, bo jak on to pamiętał, tylko kurwa, skąd znał nasze nazwiska? Ale właśnie, rozumiesz, o co mi chodzi, skoro on myślał, że jest 28 i powiedział nam, będąc w tej swojej fazie w głowie, że jest 28 sierpień, znał już ciebie, znał już mnie i powiedział nam, że 28 sierpnia przyjechaliśmy po Elisa. Czyli 28 sierpnia Elis już był... Już go nie było tutaj. Według niego. Właśnie, tak, też mi się to... A... Moja teoria z... Czy moja, twoja, już nie pamiętam. Że... Nasz. On niekoniecznie musiał się... Ta melodia niekoniecznie musiała mu dać jakieś, nie wiem, kuźwa, wizje z przyszłości czy coś. Po prostu wiedział, że przyjeżdżamy z raportu i mu się ubzdurało, że on już nas zna. Że już z nami gadał, a wiedział, po co przyjeżdżamy, po Elisa też z raportu. Ubzdurał sobie po prostu, że się znamy, mimo że mógł z nami nie gadać, tak? Że to niekoniecznie musi być... Niekoniecznie musi mieć jakąś wiedzę z przyszłości, jak tokolwiek brzmi. Bez sensowności obu tych teorii, bardziej sensowna wydaje mi się moja. Ale wiesz, jak to działa, jak ludzki umysł na coś wpadnie, to będzie teraz wszystko ustawiał pod siebie, pod swoją teorię. Oczywiście rozmawiamy między sobą po cichu, idąc w stronę dwóch strażników, którzy pilnują domu, pilnują pomieszczenia, w którym sypiał Elis. Ja sobie po drodze wyciągnąłem notatnik i zaczynam notować daty i zaznaczam konkretnie dzisiejszą datę i jakby rozpisuję te daty, o których oni mówili, że tam, nie wiem, około 1 września podobno przyjechała kwatermistrzyni, przynajmniej ona tak twierdzi. Tam 7 września za to doktor twierdzi, że ona przyjechała. Wiesz, po prostu sobie wypisuję i konkretnie zaznaczam, że dzisiaj jest 15 września, żeby nie zapomnieć. Więc w trakcie, jak rozmawiacie, a ty sobie coś tam notujesz, podchodzi do was ktoś z oznakami sierżanta i mówi: jeden z moich chłopaków się wreszcie z tym uporał. Wspaniale, prowadź więc.
Totalnie nie wiem, o co chodzi, ale każę mu... Przed chwilą o tym rozmawialiśmy, jak mamy się zachować w stosunku do Bayersa. Teraz widzę, że ktoś zachowuje się identycznie jak Bayers, czyli zna nas. Więc gram w tą grę i każę mu się... No, każę się prowadzić jak najszybciej do tego typa. On wskazuje i mówi... On nad tym siedział w domku Elisa. On tam jest. Wszystko poukładał, tak jak powinno być. Dziękujemy. Się chłopak spisał. Dzięki. Klepię go po ramieniu, tak po przyjacielsku. Bo on się z nami nie przywitał po wojskowemu. Czyli jesteśmy na stopie koleżeńskiej. Klepię go po ramieniu. Mówię, wypijemy coś wieczorem. Jasne. I jeszcze szybciej tym razem chcę iść do tego domku Elisa. Tak, ja idę krok w krok z Luke'em, ale patrzę się na tego typa. Czy on, nie wiem, gdzieś idzie teraz i czy na przykład po drodze się gdzieś nie zatrzyma i tak, nie wiem, jakby go właśnie coś odmieniło nagle, nie? On znika w kantynie dla oficerów i podoficerów. No dobrze. Znaczy nie dosłownie znika, po prostu tam wchodzi, już go nie widzisz. Od tu jest, żeby niewidzialność na siebie rzuci. To idziemy do domku Elisa. Ja zanim wejdziemy jeszcze chciałem... Tych dwóch strażników stoi przed tym domkiem, tak? Tak, cały czas. No to chciałem zasalutować do nich i się po prostu... Witam. Długo tu stoicie? No, w sumie od chwili zniknięcia to będzie jakieś 3 dni już. Mhm. Konkretna data? Pamiętacie? Jest dzisiaj 15. On zniknął z nocy z 11 na 12 i oni ci tak mówią. Że no, w nocy nie stali, ale jak odkryto, że go nie ma, to kapitan ich tutaj postawił. Oni się zmieniają, bo to nie to, że tam... jest dwoje ludzi, którzy są przydzieleni. To jest szeregowa Samantha Boko i szeregowy Cole Rosenberg i oni się tak co jakiś czas zmieniają. W nocy tutaj po prostu przechodzą strażnicy, no bo wiadomo, no, w nocy też muszą spać. Czy ktoś był w środku? Poza kapitanem, jak tylko się dowiedzieliśmy, że... Znaczy, no my też weszliśmy, jak się dowiedzieliśmy, że zniknął, ale kapitan niczego nie odkrył. My też nie. Dobrze. Od kiedy pan Elis stacjonował w bazie? W sumie od tego ataku chyba, nie? To znaczy, nie, bo atak był... No, jak po ataku przyjechaliśmy wszyscy. Znaczy, no nie wszyscy, ale no spora część ludzi tutaj wtedy przyjechała. To było 25? Widzieliście Elisa przed jego zniknięciem? 10, 9, 8? No, czasami tak, ale to był taki odludek. On rzadko kiedy się... W sumie to najbardziej chyba z tym lekarzem rozmawiał. Z nami to wie. Był widoczny, tak? Od czasu do czasu. No, na posiłki wychodził. Ale poza tym to nie bardzo. Oddycham z ulgą, bo właśnie moja teoria legła w gruzach, więc będziemy mieli o wiele łatwiejsze zadanie. Dobrze, dziękujemy. To my wyjdziemy, rozejrzymy się. Jesteście ciekawi tego, co dalej przytrafi się naszym bohaterom? Też chcecie wiedzieć, o co chodzi w całej tej bazie numer 4? Kibicujecie próbom odnalezienia zaginionego Elisa? Jeśli tak, już wkrótce zapraszamy na kolejny odcinek Delty Green.